Cześć, ja nazywam się Wojtek Dąbrowski, jestem inżynierem oprogramowania. Technologicznie najbardziej związany jestem z C-Sharpem, platformą .NET, .NET Core, a w ostatnim czasie również z technologiami chmurowymi. W tej prezentacji chciałbym Wam przedstawić pewien problem biznesowo-techniczny tak naprawdę, który będziemy starali się w pewien sposób rozwiązać na początku z punktu widzenia architektury oprogramowania, a później pokażę Wam, w jaki sposób możemy ten sam problem rozwiązać za pomocą architektury serverless. Ale zanim do tego przejdziemy, to krótka historia. Pewna firma z branży finansowej w jednym ze swoich produktów, który był tak naprawdę kredytem, chciała po złożeniu aplikacji przez klienta wysłać do niego wiadomość mailową z podziękowaniem za taką aplikację. No i wymagania biznesowe z product departmentu spłynęło do zespołu deweloperskiego. Deweloper wziął takiego taska, no i go zaimplementował w pewien sposób. To jest przykładowa implementacja. W miejscu, w którym wywołujemy logikę, która dzieje się zaraz po wzięciu takiej pożyczki, konstruujemy wiadomość mailową, korzystamy z SMTP klienta, korzystamy z jakiegoś serwera SMTP i wysyłamy maila. Prawdopodobnie zadziała. Po jakimś czasie spłynęło kolejne wymaganie, że chcemy wysłać również maila, nie tylko po tym, jak klient bierze pożyczkę, ale również spłaca. W podziękowaniu mu za spłacenie pożyczki i zachęceniu do kolejnych jakby działań z jego strony. No i znowu, task spłynął do zespołu deweloperskiego. Jakiś deweloper, może ten sam, może inny, wiedząc, że taka funkcjonalność gdzieś jest, wziął kod i przekopywał do nowego miejsca. Standardowe rozwiązanie. Gdzieś coś jest zaimplementowane, no to bierzemy, kopiujemy. No i to jest tak naprawdę pierwsze podejście do tego problemu. Kopiowanie kodów z jednego miejsca do drugiego. Ze strony architektury wygląda to w ten sposób, że wewnątrz jakiegoś modułu, na przykład wewnątrz projektu C-Sharpia, mamy dwie klasy, które wykonują jakąś logikę biznesową, no i powielamy w tym miejscu dokładnie tę samą implementację tej samej funkcjonalności. OK? Jakie są wady tego rozwiązania? Ktoś coś? Możesz powtórzyć? No dokładnie, dokładnie. To jest tak naprawdę wszystkie wady związane z duplikacją kodu w naszej aplikacji są wadami tutaj. To przede wszystkim zwiększamy jakby ilość kodu, który musimy utrzymywać. Jeżeli będziemy mieli jakiś błąd w tej logice, będziemy go musieli zmieniać, poprawiać w n miejscach, no nie? Nie wiem, czy ktoś zauważył, ale też brak testowalności tej klasy z tą logiką biznesową. Tam wykorzystaliśmy typowo SMTP klienta. No i żeby napisać do tego jakiekolwiek testy, czy to jednostkowe, czy jakiekolwiek inne, to byłoby bardzo karkołomne. OK? A jakie są zalety tego rozwiązania? Ktoś mógłby coś wymienić? Na krótką metę, nie? W sumie szybko poszło. Bo łącznie to niekoniecznie, nie? No dla mnie nie ma tu w ogóle, nie? Żadnych zalet tego rozwiązania. To są zalety. Pustka kompletna, nie? Dobra. Drugie podejście tego problemu. Jestem pewny, że większość z Was, która programuje, podeszłaby do jakby w drugiej iteracji po prostu do zastosowania zasady pojedynczej odpowiedzialności. Czyli wydzieleniu tej logiki, która nie pasuje do tej naszej klasy i wydzieleniu tego na zewnątrz. No i po prostu stworzyłaby pewnie taką klasę do wysyłki maili typowo, która ma jakiś interfejs. I w miejscu użycia możemy sobie w tym momencie wstrzyknąć ten interfejs do takiej klasy i użyć czegoś, co zostało dostarczone z zewnątrz. No oczywiście w drugim miejscu dokładnie tak samo. Pod kątem architektury dalej poruszamy się znowu w obrębie jednego kontenera, czyli na przykład projektu w C-Sharpie, ale mamy to rozdzielone. Mamy implementację jakiegoś interfejsu, który dostarczamy do klas, które tego potrzebują. No i jakie są zalety tego rozwiązania? Reużywalność w
w jakimś jednym konkretnym kontekście, czyli na przykład w projekcie w C-Sharpie, ale to w innych technologiach analogicznie tak naprawdę, testowalność tej klasy, która realizowała tak naprawdę tą logikę biznesową, która działa się po wysyłce, no i lepsze utrzymanie takiego kodu. Okej, ale co jeżeli chcielibyśmy użyć tej klasy nie tylko wewnątrz tego projektu, w którym się poruszamy, ale w jakimś innym komponencie, w jakimś innym module. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Musielibyśmy tworzyć powiązania pomiędzy jednym modułem, a drugim modułem. I to jest właśnie wada tego rozwiązania poprzedniego. Trzecie podejście do tego problemu. Zastosowanie zasady wspólnego domknięcia. Zasada wspólnego domknięcia jest niczym innym, jak zasadą pojedynczej odpowiedzialności, ale na poziomie modułów. Mówi nam, że jeden moduł powinien mieć tylko jeden powód do zmiany. No i robimy to właśnie w ten sposób, refaktoryzujemy nasz kod, żeby do tego doprowadzić. W tym momencie mamy taką sytuację. Żeby użyć tej funkcjonalności w innym module, musimy ją wydzielić po prostu do osobnej części, na przykład osobnego projektu w dotnecie. No i w momencie, w którym chcielibyśmy użyć tego w jakimś innym kontekście, robimy referencję po prostu do tego modułu. OK? No i porównując to rozwiązanie z tym poprzednim tylko i wyłącznie, no to zyskujemy właśnie to. Ale co jeżeli mamy kilka produktów w naszej organizacji, kilka repozytoriów, w których się poruszamy, kilka projektów. Mamy projekt X, projekt Y w różnych repozytoriach. No to znowu musielibyśmy wziąć ten moduł, który napisaliśmy i skopiować go chamsko w drugie miejsce. I to jest problem, który pojawia się przy tym rozwiązaniu. Czwarte podejście do tego problemu, czyli stworzenie biblioteki, która rozwiązuje nam dany problem. No i z punktu widzenia architektury, ten moduł, który został wydzielony wcześniej, do którego referencję mieliśmy wewnątrz jakiegoś logicznego kontenera, pakujemy do biblioteki. W różnych technologiach tak naprawdę zostało to rozwiązane już bardzo dawno temu, tak naprawdę na samym początku istnienia tych technologii. I na przykład, jeżeli chodzi o rodzinę języków JVM, jest to Maven, w dotnecie mamy Nugeta, w Pythonie też package managera, NPM-a oczywiście. Tworząc taką bibliotekę wewnątrz naszej organizacji, oczywiście prawdopodobnie będziemy chcieli wrzucić to na jakieś nasze wewnętrzne repozytorium typu Artifactory albo Nexus. No i mamy sprawę z głowy. Ale co jeżeli mamy w naszej organizacji, wewnątrz naszej organizacji, te różne projekty, które używają tej samej funkcjonalności, ale one są napisane w zupełnie innych technologiach. Na przykład mamy jakiś mikroserwis napisany w dotnecie, jakiś mikroserwis napisany w Pythonie, jakiś monolit napisany w Javie. Znowu, nasze rozwiązanie poprzednie nie wystarczało do tego, żeby było przenoszalne pod kątem różnych technologii. A co jeżeli chcielibyśmy zeskalować jakoś to rozwiązanie? Jeżeli nagle będziemy mieli pik, nie wiem, kilkudziesięciu tysięcy klientów i chcielibyśmy wysłać te kilkadziesiąt tysięcy maili. Prawdopodobnie nasz serwer SMTP na to nie pozwoli. A co z dostępnością takiego rozwiązania? W momencie, jak będzie niedostępne, to wyrzucimy exception na przykład, nie? To nie jest jakby rozwiązanie. No i piąte podejście do tego problemu, które rozwiązuje te problemy w jakiś sposób poprzednie, to stworzenie jednego serwisu, jednej usługi wewnątrz organizacji, która rozwiązuje dany problem. I teraz chciałbym wam pokazać, w jaki sposób możemy rozwiązać ten problem, stworzyć taki serwis w oparciu o usługi AWS-a. Tak jak wspomniałem, będziemy korzystać z AWS-a i z kilku usług AWS-owych. Będziemy między innymi korzystać z API Gateway'a. API Gateway to jest usługa, która pozwala nam na stworzenie API restowego, tak w skrócie, które jest swojego rodzaju oknem na świat naszych usług. Za API Gateway'a możemy sobie postawić lambdy, możemy sobie postawić Dockera, możemy sobie postawić inne rzeczy.
Drugą usługą, z której będziemy korzystać, jest Lambda. Lambda jest realizacją koncepcji serverless, zaimplementowaną przez AWS-a, w skrócie SQS, Simple Queue Service, system kolejkowy na AWS-ie, pozwala nam tworzyć kolejki, zarządzać nimi w różny sposób. CloudWatch to jest usługa służąca do monitoringu, natomiast my użyjemy jej trochę w innym celu tutaj, w jakim celu i w jaki sposób to za chwilę. SES, Simple Email Service, po prostu serwer SMTP AWS-owy. I S3, czyli Simple Storage Service. To jest prawdopodobnie najbardziej znana usługa AWS-a. Pierwsza usługa AWS-a tak naprawdę, na której urósł AWS. No i jest to po prostu serwis służący do przechowywania obiektów w chmurze. Oprócz tego będę wam pokazywać te przykłady w C-Sharpie i .NET Core. OK, ale wracając do naszego przykładu, jak mamy już tą naszą bibliotekę albo mamy tą naszą klasę, która realizuje ten problem, który staraliśmy się rozwiązać, no to gdzie to tak naprawdę jest problem w całej tej logice? Problem jest tutaj, że korzystamy z konkretnego klienta, który korzysta z konkretnego serwera i wysyłamy wiadomość tak naprawdę blokującą. Co my byśmy chcieli osiągnąć? My byśmy chcieli osiągnąć coś takiego, że jako użytkownik jakiegoś serwisu, czy klient jakiegoś serwisu, strzelam sobie tak naprawdę asynchronicznie do czegoś, co obieca mi, że mi wyśle maila. Ja nie chcę czekać na to, aż ten mail zostanie wysłany. Ja po prostu chcę, żeby mail został wysłany. Nie interesuje mnie, że stanie się to w tym momencie. Przy budowie tego rozwiązania skorzystamy z paczek nugetowych. To jest screen z oficjalnego repozytorium Nuget. W momencie, w którym robiłem prezentację, jest tam 324 paczki, to jest oficjalne repozytorium AWS-a i prawie 66 milionów pobrań, więc jest całkiem popularne. No i ta liczba paczek pokazuje nam, że tak naprawdę większość usług AWS-owych jest pokryta tymi paczkami. To znaczy, jeżeli chcemy skorzystać z jakiejś usługi AWS-a, to na 99% ta paczka została już stworzona przez AWS-a i udostępnia nam łatwy interfejs i możemy sobie w łatwy sposób z niej skorzystać. Ja podczas prezentacji będę korzystać z 5, z Core'owej, do SES-a, do S3, do SQS-a i do Lambda, czyli te usługi, o których wam powiedziałem. OK, zaczynając tworzyć takie rozwiązanie, pierwsza rzecz, którą robimy, jest stworzenie Lambdy, która będzie nam przyjmować model tej naszej wiadomości mailowej, czyli tam adresata, tytuł i tak dalej. Następnie ta Lambda będzie rzucać na kolejkę wiadomość, że dana wiadomość ma zostać wysłana oraz model na bucketa z wiadomościami mailowymi. Od strony implementacji wygląda to w ten sposób. Mamy metodę opakowującą nam tą logikę biznesową, tworzymy jakiegoś ID-ka, wrzucamy na S3, wrzucamy na SQS klienta. I to jest tak naprawdę cały kod tej Lambdy. Oczywiście pod spodem mamy inne, znaczy pod spodem mamy metody prywatne, która tak naprawdę najważniejszą rzecz jest tutaj, czyli korzysta z tego klienta S3 dostarczonego przez AWS-a. Jedna linijka wystarczy, żeby skorzystać z usługi AWS-owej, która udostępnia nam konkretną wartość. Tak samo było tutaj. SQS klienta, jedna metoda i skorzystaliśmy z usługi. OK, następnym krokiem, który mamy, to będzie pobieranie tych wiadomości tak naprawdę z tej kolejki i przetwarzanie ich dalej. Ale nie chcemy jakby pobierać ich automatycznie z różnych powodów. Do tego użyjemy CloudWatch Eventa. To są po prostu pewne zdarzenia, które możemy sobie konfigurować. Na przykład możemy powiedzieć, że co minutę ma zostać wywołane zdarzenie i to zdarzenie podpinamy do tej Lambdy. Czyli w momencie, jak zajdzie takie zdarzenie, odpali się Lambda, która wykona nam jakąś logikę biznesową. OK, no i w takiej Lambdzie tak naprawdę to, co robimy, to przede wszystkim pobieramy pewną liczbę wiadomości, którą sobie konfigurujemy i dla każdej z tych wiadomości wywołujemy następną Lambdę,
która tak naprawdę ma służyć już nam typowo do wysyłki maili. I wygląda to w ten sposób, że po prostu wywołujemy lambdę, korzystając z lambda klienta, również dostarczonego przez AWS-a. W momencie, jak dostaliśmy zwrotkę z tego naszego lambda klienta, że wiadomość do lambdy została wysłana poprawnie, to usuwamy tą wiadomość, która została już przetworzona. OK, no i ostatni klocek w naszym rozwiązaniu, czyli ta lambda, którą wywoływaliśmy w poprzednim kroku, która służyła do już właściwej wysyłki maili. W niej będziemy czytać sobie już ten model, który wcześniej wrzuciliśmy tutaj, no i korzystali z sesa już do konkretnej wysyłki maili. OK, no i taka implementacja może wyglądać w ten sposób. Pobieramy sobie obiekt z S3, w jakiś sposób tam przetwarzamy wiadomość do naszych potrzeb, korzystamy z klienta SES, no i jeżeli wszystko było OK, to zwracamy wiadomość o informacji o tym, że wszystko poszło OK do poprzedniej lambdy, którą mieliśmy. Pobieranie obiektu z S3, bardzo, bardzo podobny interfejs do zapisywania, również jedna metoda, która do tego nam służy. OK, no i fajnie, stworzyliśmy jakieś rozwiązanie, ale w jaki sposób teraz to rozwiązanie użyć w tym naszym poprzednim przykładzie, który mieliśmy na samym początku? Musimy stworzyć sobie jakąś funkcję, która znowu korzysta z tego lambda klienta. No i to, co ja sugeruję, znaczy fajnie się to spina, żeby ten kawałek kodu, który tutaj jest, wywołujący już konkretną lambdę z pomocą lambda klienta, możemy sobie opakować właśnie w taką bibliotekę, którą na przykład bibliotekę NuGetową, którą będziemy dostarczać do klientów, którzy będą chcieli skorzystać z takiego rozwiązania. No i samo użycie, bardzo podobnie jak użycie tamtego klienta z samego początku, ale pozbawione tych wszystkich wad, które były podane wcześniej. OK? Fajnie? A co z tym, że powiedziałem wam, że to rozwiązanie ma być przenoszalne pomiędzy różnymi technologiami? Powiedzmy, że mam aplikację webową napisaną w Pythonie, no i teraz chciałbym też tego użyć, nie? Dzięki za nic, to jest bezużyteczne kompletnie, nie? Mamy napisanego jakiegoś klienta w dotnecie, no i co ja mam z tym zrobić? No i fajnym rozwiązaniem do tego wszystkiego jest postawienie API Gatewaya przed Lambda, tak naprawdę, żeby wystawić API restowe. No i wtedy w zależności od różnych technologii jesteśmy w stanie skorzystać z tego i zrobić proste zapytanie HTTP na przykład w Pythonie albo na przykład w TypeScriptie Angularze. OK. Oprócz tego, że wykorzystaliśmy API Gatewaya, mogliśmy również skorzystać z jednego z SDK dostępnego dla AWS-a w innych technologiach. Wszystkie technologie, które są wspierane przez AWS-a, do wszystkich technologii dostarczone jest SDK. No i możemy skorzystać wywołując Lambda, ale również konstruując nasze rozwiązanie w oparciu o inną technologię niż na przykład C-Sharpa, niż .NET Core. OK? Zyskaliśmy kilka rzeczy w przypadku tego podejścia, ale jest kilka rzeczy, które dostajemy w pudełku razem z tym rozwiązaniem i którymi niekoniecznie musieliśmy się przejmować wcześniej, tworząc takie rozwiązanie wewnątrz jakiegoś monolitu albo wewnątrz po prostu jakiegoś innego serwera. Zwiększenie złożoności systemu, czyli ogólnie dokładamy nowy klocek pod kątem architektury do naszego systemu, czyli tak naprawdę wszystkie te rzeczy, które tu wymienię, mają związek z systemami rozproszonymi. Kolejną taką rzeczą, która jest problematyczna, to jest utrzymanie takiego serwisu, bo wewnątrz jakiejś organizacji
stworzonych może być N serwisów, które odpowiadają za różne rzeczy. No i teraz problematyczne jest utrzymanie tych serwisów pod kątem rozkładu odpowiedzialności. Bo jeżeli mamy konkretne zespoły zajmujące się konkretnymi produktami, które korzystają z jakichś wspólnych serwisów, to wtedy może być problem takiego porzucania tych serwisów, że nie ma kto na przykład naprawiać błędów, nie ma kto monitorować. Wersjonowanie takich rozwiązań również może być problematyczną rzeczą. Co w przypadku, jeżeli będziemy chcieli dostarczyć jakąś funkcjonalność do tego serwisu, ale tylko dla jednego z klientów. Może będziemy musieli zaimplementować w jakiś sposób, jakiś mechanizm do tego, żeby utrzymywać kilka wersji naraz. To jest też takie wyzwanie, które jest przed nami. Testowanie takiego rozwiązania, jeżeli chodzi o testowanie ogólnie, na przykład end-to-end, może być też bardziej problematyczne, złożone z większej liczby kroków, z większej ilości danych konfiguracyjnych potrzebnych do dostarczenia. Czasami więcej use case'ów dochodzi. Wdrażanie nowych wersji. Zarówno nowych wersji pod kątem oprogramowania, które znajduje się wewnątrz, ale też zmian w infrastrukturze. Na przykład dodawaniu jakichś dodatkowych klocków, czy zmienianiu ustawień w konkretnych miejscach. OK, ja chciałbym się skupić na tym ostatnim w tej prezentacji, trochę się bliżej temu przyjrzeć, w jaki sposób możemy rozwiązać problem wdrażania nowych wersji. Wracając do naszego przykładu, wygląda w ten sposób. Przypomnę jak działał. Wystawialiśmy API restowe, wywoływaliśmy lambdę, która wrzucała wiadomość mailową na bucketa, wrzucała wiadomość na kolejkę, że wiadomość z jakimś tam identyfikatorem powinna zostać wysłana. Następnie w pewnym harmonogramie wywoływaliśmy kolejną lambdę, która czytała nam z tej kolejki i wywołała lambdę, która wysyłała tego maila. W rzeczywistości takie rozwiązania wyglądają raczej w ten sposób niż w ten sposób, ponieważ w obrębie jakiegoś mikroserwisu, w obrębie jakiejś funkcjonalności potrzebujemy różnych przypadków do spełnienia. I bardzo często nie wystarczy nam taka ilość zasobów do spełnienia tego. Częściej jest to, częściej wygląda to w ten sposób raczej, albo nawet w bardziej rozbudowany sposób. No i mając takie środowisko, mając tyle zasobów, które ze sobą w jakiś sposób rozmawia, w jaki sposób możemy na przykład zdeployować nową wersję lambd? Powiedzmy, że chcemy zaktualizować wszystkie lambdy, które wchodziły w skład tego środowiska. Ostatnio na przykład była taka sytuacja, że do końca maja AWS zapowiedział, że cofa wsparcie dla .NET Core 2.0. Wszystkie lambdy, które były w dotnecie poniżej 2.1 musiały zostać zaktualizowane, bo w innym przypadku nie bylibyśmy w stanie wdrażać nowych wersji. To znaczy po 30 maja nie bylibyśmy w stanie wdrożyć nowej wersji aplikacji, jeżeli była niższa niż w .NET Core 2.1. No i jeżeli mając takie rozwiązanie, które było poprzednio, no to musielibyśmy do każdej lambdy wgrać osobno nową wersję kodu. Aktualizacja infrastruktury, to co mówiłem wcześniej. Zmiana ustawień, jakichś na przykład kolejki, na przykład CloudWatcha, również wiązałaby się raczej z bardzo często manualną pracą, ale przede wszystkim z taką rozproszoną, powiedzmy. A co z tworzeniem nowego środowiska od zera? Powiedzmy, że postawiliśmy takie rozwiązanie w chmurze na jakimś testowym środowisku, no i okazało się, że jest ekstra, spełnia wszystkie wymagania, przeszło testy akceptacyjne, no i teraz to samo musielibyśmy zrobić dla środowiska produkcyjnego, znowu ustawiając wszystkie zasoby jeden po drugim. No i żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to rozwiązanie, które przed chwilą stworzyliśmy, można nazwać mikroserwisem. Jak myślicie? Tak, nie? To zależy? Konsultancka odpowiedź? No właśnie, nie? Ale moim zdaniem nie,
Dlatego, że to są po prostu luźne usługi, luźne klocki, które ze sobą w jakiś sposób rozmawiają, w jakiś sposób się komunikują. Mają wspólne interfejsy, bo muszą mieć na przykład wspólne modele, ale jakby nie jest to jedną całością, którą możemy traktować jako jeden byt. Musimy sobie aktualizować na przykład wszystko po kolei. No i żeby rozwiązać taki problem, to z pomocą przychodzi nam kolejna usługa AWS-a, czyli CloudFormation. CloudFormation to jest nic innego jak realizacja koncepcji Infrastructure as Code, czyli w pewnym pliku, czy to w pewnym pliku tekstowym, w pewnym formacie, definiujemy sobie infrastrukturę, która wchodzi w skład danego stacka AWS-owego. No i może być to zrealizowane na przykład za pomocą pliku w formacie JSON. No i tutaj definiujemy sobie na przykład tego naszego bucketa, którego mieliśmy w tamtym rozwiązaniu, na przykład lambdę, podajemy odpowiednie rzeczy, kolejną lambdę. To samo możemy zrobić również w YAML-u, też analogicznie, bucket, lambda i lambda. No i możemy sobie wywołać to za pomocą na przykład AWS CLI. Jedną komendą, aktualizując tak naprawdę środowisko za pomocą pliku, który dostarczyliśmy. To, co się dzieje tutaj pod spodem tak naprawdę, to wywołujemy usługę CloudFormation, podajemy template, czyli ten opis naszego mikroserwisu, nazwę stacka. Stack to jest po prostu ta nasza nazwa tego kontenera zawierająca usługi. No i region, w którym się znajdujemy. To, co się dzieje dalej tutaj, on sobie tworzy różnicę pomiędzy tym plikiem, który dostarczyliśmy, a tym, co jest rzeczywiście na AWS-ie. I jeżeli są jakieś różnice, to je stosuje dla istniejącego stacka, a jeżeli nie ma takiego stacka, którego podaliśmy tutaj, to po prostu tworzy wszystko od zera i stawia wszystko od nowa. Okej, fajnie, tylko że brzmi jak manualna praca, no i macie rację, nie chcemy czegoś takiego, no bo w naszej pracy raczej staramy się automatyzować rzeczy i chcemy, żeby działo się wszystko automatycznie, nie? Jeżeli wgramy nową wersję kodu, nową wersję takiego template'a, czy właśnie nową wersję lamp, no to chcemy, żeby wszystko poszło z automatu i wszystko się zrobiło fajnie, nie? No i taką rzeczą, która jest pomocna, jest kolejna usługa, która nazywa się Code Pipeline. No i Code Pipeline to jest nic innego jak właśnie usługa, która umożliwia nam tworzenie pewnego pipeline'a, w którym będziemy deployować nasze zmiany w naszym stacku. Definiuje się go bardzo podobnie jak CloudFormation. Znowu możemy wykorzystać albo format JSON, albo YAML-a. No i możemy sobie definiować kroki, które są w tym pipeline'ie. W tym przypadku pierwszym krokiem jest pobranie kodu źródłowego razem z templatkami, czyli bierzemy z jakiejś lokalizacji, którą sobie skonfigurowaliśmy, template'y razem z kodem źródłowym. W następnym kroku tworzymy change set. Change set to jest to, co opisałem wam przed chwilą, czyli jest tworzona różnica pomiędzy tym, co jest w template'cie, a tym, co jest rzeczywiście w konkretnym stacku. No i wykonujemy tego change seta. Ze strony AWS-a jest to zwizualizowane w formie takiego właśnie pipeline'u, można powiedzieć. OK, ale w jaki sposób będzie wyglądać pełny taki pipeline? To znaczy, od momentu wrzucenia kodu na repozytorium do momentu deploymentu. Może to na przykład wyglądać w ten sposób, to jest jedna z realizacji tego problemu. Tutaj można tak naprawdę użyć bardzo wielu narzędzi i bardzo wiele klocków można tak naprawdę wymienić na coś innego, ale na przykład mając repozytorium gdzieś na GitHubie czy Bitbuckecie, w momencie wrzucenia tego kodu idziemy dalej do jakiegoś serwera budującego, na przykład Jenkinsa albo TeamCity. Następnym krokiem byłoby wrzucenie tych paczek na S3, która będzie nam służyć jako takie repozytorium źródłowych, kodu źródłowego i templatek źródłowych dla Code Pipeline'a. No i następnie odpalamy Code Pipeline'a,
który poprzez CloudFormation wdraża nam automatycznie rzeczy na usługi AWS-owe, które wchodzą w skład tego CloudFormation, tego stacka, którym CloudFormation zarządza. To oczywiście może się dziać automatycznie, można to skonfigurować, żebyśmy za każdym razem, jak dostaniemy nowe paczki źródłowe na S3, był odpalany Code Pipeline. Nie musimy tego robić. Generalnie Code Pipeline jest taką usługą, która może być konfigurowana w bardzo różnych kierunkach. Możemy sobie dodać tutaj kroki wymagające manualne potwierdzenie, możemy sobie dodać kroki wykonujące nam testy automatyczne. Tutaj jest bardzo dużo możliwości. OK, no i rozwiązuje to nam problemy, które podałem wcześniej, czyli deploy nowej wersji LAMPT w całym środowisku tak naprawdę przebiega automatycznie. My tylko musimy wrzucić nowy kod źródłowy na repozytorium. Aktualizacja infrastruktury, znowu to samo. Wrzucając nowe template'y na nasze repozytorium, tworzymy change seta i wdrażamy na produkcję. Znaczy, na produkcję też może, ale ogólnie na środowisko jakieś. No i tworzenie nowego środowiska od zera również. Możemy sobie te nasze templatki parametryzować, to znaczy wprowadzając jakiś input, na przykład które środowisko ma zostać wdrożone, możemy sobie tworzyć nowe środowiska, nie tylko testowe, produkcyjne czy akceptacyjne, ale możemy tworzyć sobie środowiska deweloperskie, to znaczy od strzała możemy stworzyć środowisko, które może nam służyć do jakichś testów deweloperskich. OK, kilka rzeczy, które chciałbym wam jeszcze powiedzieć na sam koniec, które chciałbym, żebyście zapamiętali z tej prelekcji. Po pierwsze, to był bardzo trywialny przykład, ale wszystkie te rzeczy, o których mówiłem, czyli przejście po tych wszystkich jakby podejściach na samym początku, może być zastosowane do wszelkiego rodzaju problemów, z którymi spotykacie się w kodzie. Jeżeli potrzebujecie duplikacji logiki w którymś miejscu, niekoniecznie takiej logiki, która jest bardzo trywialna jak wysyłanie maili, ale logiki biznesowej, to takimi kryteriami warto się kierować w wyodrębnianiu tego do osobnych modułów, aż wreszcie do osobnego mikroserwisu. Nie ma rozwiązań idealnych. Każde z tych rozwiązań, które przyszedłem po kolei, z tych podejść na początku, ma swoje wady, ma swoje zalety. To ostatnie, czyli podejście bazujące na mikrousłudze, ma tak naprawdę najwięcej tych wyzwań, z którymi musimy sobie w jakiś sposób poradzić. I to nie jest tak, że tworząc mikrousługę magicznie wszystko będzie idealnie. No i tak naprawdę najważniejsza rzecz, czyli dostosowujmy nasze rozwiązanie techniczne do rzeczywistych wymagań biznesowych. Bardzo często jest tak, że deweloperzy, mając jakieś wymagania, tak naprawdę tworzą jakieś rozwiązania techniczne na wyrost, tylko po to, żeby na przykład się zabawić nową technologią. No ale nie o to w tym chodzi. Jak najmniejszym kosztem technologicznym dostarczajmy wartość biznesową. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, to śmiało na maila, LinkedIna. Na GitHubie jest kod źródłowy z tych wszystkich przykładów, które wam podałem teraz. Ja pracuję obecnie w firmie Northmill. Robimy rzeczy na cloudzie, między innymi w serverlessie. Jestem współorganizatorem takiej konferencji jak Expert IT. Następna edycja 14 września. Już za niedługo ruszymy z biletami. Natomiast teraz jest otwarte Call for Papers, więc jakby ktoś miał ochotę, to zapraszam. No i współpracuję też z Fundacją Grupy IT, która jest obecna tutaj na stanowisku. Jeżeli jeszcze nie odwiedziliście ich, a mielibyście jakieś pytania w ogóle związane z ich działalnością, to bardzo zapraszam. No i oni zajmują się głównie promocją community na Śląsku. Organizują cross meetupy, konferencje. Za niedługo, bo w listopadzie, konferencja Cloudyna. Jak sama nazwa wskazuje, związana z cloudem. Dzięki i jakieś pytania.